Cześć, witam Was, Marek Puczyński z Rafałem Włóczeckim. Rafał się szykuje do kolejnej swojej zawodowej walki. To jest taki czas, gdzie on sobie jeszcze może pozwolić na wiele nieboksersk aktywności. Więc dzisiaj pokażemy Wam trening stabilizacji zawodowego boksera. Poprzedzimy go ćwiczeniami, które będą rozgrzewały ręce, które będą rozgrzewały stopy. Możecie sobie to wszystko używać w swoich własnych treningach. Oczywiście o wszystkich sekretach się nie mówi, ale część takich sekretnych ćwiczeń Rafała dzisiaj poznacie, więc zapraszam do oglądania. Celem dzisiejszego treningu przede wszystkim jest poprawa stabilizacji centralnej. Będziemy pracować dużo na takich bokserskich ruchach, bo będą to wszystko płaszczyzny skrętne. Rafał nie będzie się dawał wyginać, wykręcać, ale generalnie taki trening służy świetnie nie tylko pod sporty walki, nie tylko pod boks. Możecie z niego korzystać również, kiedy macie problemy z lędźwiami, kiedy chcecie się poprawić w aktywnościach fizycznych, zmienić swoją postawę ciała, więc sporo pożytku dzisiaj z tego materiału, myślę, wynikie. Zaczynamy rozgrzewkę, pobudzimy stopy, Rafał, na początku. Czyli co, bierzesz piłeczkę, ty dobrze to znasz. Mamy chwyt, no i minuta czasu, czas poszedł. Stabilizacja lewej stopy, Rafał wykonuje wymachy prawą nogą. No i te wymachy prawą nogą mają za zadanie pobudzić lewą stopę do pracy, do zgięcia grzbietowego, podeszwowego, przede wszystkim zginacze palców świetnie działają. Takich serii wykonujemy zwykle dwie, trzy na jedną stronę. Trochę się rozluźni, Rafał, te ręce luźniejsze. O właśnie, tak jakbyś był w biegu. Ciężkie ćwiczonko na początku, kiedy się zaczyna, ale później okazuje się, że taka minuta to nie jest wielki problem. Staramy się stać w miarę sztywno na tej kończynie podporowej, a przeciwna kończyna działa sobie, robi te wymachy. Ok, minuta minęła. Rafał, zmień stronę. I odpalamy drugą serię. Drugą stopę. Złapałem od razu. Pracę stóp łączymy sobie z minutą pracy dłoni. Sztywne łopatki, proste łokcie. No i teraz Rafał pracuje sobie rozcięgnem dłoniowym, zginaczami nadgarstka. Bardzo ważne struktury w życiu boksera, w pracy boksera, bo to właśnie te struktury bezpośrednio decydują o sile ciosu. Zginacze palców, zginacze nadgarstka. To będziemy sobie później łączyć z mięśniami odpowiedzialnymi za chwyt, ale to w kolejnych seriach. No i staramy się te dwa ćwiczenia, czyli wymachy stopą i odbicia o ścianę dłońmi, wykonać w dwóch seriach po minutę. To jest taka szybka, dobra rozgrzewka, która pobudzi te istotne elementy powięziowe. Czas start, druga seria, Rafał. Staraj się wyprostować tą nogę podporową, rozluźnić ramiona, jakbyś był w biegu. O właśnie, w ten sposób. Trzymaj stópkę. Ostatnia zmiana. Prosty kłanko, prosty kłanko. Rafał, jeszcze raz to samo. Wracamy do dłoni. I to skończy pierwszą super serię dzisiaj. Sztywny kor, stara się trzymać łopaty sztywno, łokcie proste i odbicie. Tak jest, brzucho dopnij sobie. Druga seria, taka dogrzewkowa, jeszcze popracujemy z powięzią. Skoki pogo, Rafał, czyli nogi wyprostowane w kolanach. Starasz się używać tylko stóp, achillesa, rozcięgien podeszwowych. No i minutę czasu zaczynamy skakać. Starasz się być w miarę w miejscu. Odbijasz się tak mocno, jak możesz. Ale mówię, staraj się nie za bardzo nie uginać kolan. Czuć przede wszystkim, że pracuje pośladek i przede wszystkim, że pracuje stopa. Minuta pracy, sporo tych skoków nam wyjdzie, z 50-60, więc tutaj ciężko mówić o jakiejś kulturystyce, hipertrofii. Generalnie bazujemy na izometrycznym napięciu mięśni i sprężystości ścięgien, które oddają całą energię, kiedy Rafał ląduje i dalej znowu się odbija. Połowa czasu. Brzuch spięty, staraj się do góry wybijać. Gra. Ćwiczonko łączymy sobie z przechwytami, czyli 10 kg w ręce, Rafał, podrzucasz i chcesz je chwycić. Właśnie. Nie tyle wkładaj sobie do ręki ten ciężar, co postaraj się go za każdym razem chwycić, to jakbyś wyprowadzał cios. To jest różnica w stosunku do większości ćwiczeń siłowych, gdzie w zasadzie budujemy tylko chwyt. Tu budujemy coś innego. Tu musimy złapać dany obiekt, użyć równocześnie i zginaczy i prostowików przedramienia, użyć zginaczy i prostowików dłoni, tak żeby Rafał wykonał ten chwyt. To, co się dzieje przy ciosie. Gdy pięść leci w stronę przeciwnika, on musi tą rękę zacisnąć. O! Dobrze, połowa czasu. Nie jest to łatwe ćwiczenie, jak teraz przez minutę wykonasz po te 30-40 powtórzeń na rękę. Naprawdę można to poczuć. Przy okazji cały czas plyometrycznie biodra, kolana, uda. Wszystkie mięśnie muszą w ekscentryczny sposób hamować ten impet krążka, ale głównie ćwiczenie jest dedykowane kończynom górnym. Super.
Git. No i co? Jeszcze jedna zmianka. Pogo. Okej, okay. Druga seria pogo. Minuta. A, jest. Jeszcze. Luz. Druga seria. Lecimy. Przechwyty. Możesz próbować rzucać to trochę wyżej. Pamiętaj o chwycie takim aktywnym. Tak jest. Dobrze. Tak jest. Pół minuty. Fajnie. 12. No. Git. Super. Czas na część zasadniczą. Rozgrzewka już za nami. Słuchaj, składamy powerbanda na 2, potem na 4. I taka część złożona na 4. Teraz przełożymy sobie ją pod uchem ketla. Chwytasz sobie tą gumę w tym miejscu. No i z takim ciężarkiem, w ten sposób trzymany, wykonasz ten spacer farmera. Przejdziemy te 20 metrów. Trzymaj. Bierz się śmiało. Jedną ręką, drugą ręką. Ok, starasz się wyprostować. Idziesz po linii prostej. Najważniejsze mięśnie brzucha, tak żeby one były sztywne, stabilne. Nieduże kroki, ale staraj się być dynamiczny. Przede wszystkim budujemy stabilność boczną, ale kwestia druga to praca ramienia, praca dłoni, która nie działa tak jak w ortodoksyjnych ćwiczeniach siłowych. Tym razem Rafał musi jak na linii, jak na ręczniku zaciskać mocno zginacze. To znowu fajne ćwiczenie, które wzmacnia chwyt, wzmacnia dłonie, redukuje kontuzje kończyn górnych. No i zmień sobie stronę. I dzisiaj wykonamy 3 bądź 4 takie serie połączone z stabilizacją bioder i tułowia. Dychasz, brzuch spięty, staj się nie odchylać do boku, brzucho dopięte, idziesz mocno, ściśnięta dłoń. Dobra, drugie ćwiczonko, ono będzie stabilizowało biodra. Zaprzyj się proszę. Przede wszystkim będziemy pobudzać mięśnie pośladkowe. Ta noga wykrocza trochę bardziej w przód, Rafał. Właśnie. Miednica silnie podwinięta, pchasz prawą nogą za siebie. Lekko siedzisz nisko na tej lewej nodze, więc oba biodra powinieneś poczuć. No i zajmiemy się na początku rzutami. Wykonamy sobie kilka rzutów prostych. A postaraj się teraz po skręcie. O właśnie, po 10 łącznie, czyli po 5 z lewej, po 5 z prawej. Zapierasz się, trzymaj tą miednicę, posadź żebra, 10 za wprost. Cały czas Rafał musi być stabilny na biodrach, brzuch musi cały czas go stabilizować, a ramiona wykonują niezależną pracę, tak jak w walce. Ok? No i teraz skręty od lewej, prawej strony. To jest dużo trudniejszy wariant, trzeba uruchomić rotację klatki piersiowej w oparciu o stabilność miednicy. Dobra, zaczynamy drugą serię. Rafał, a poczekaj, złap trochę wyżej. Ok, im wyżej chwycisz, tym bardziej kettle będzie pracował, więc będzie wprowadzał więcej oscylacji, więcej takiego bujania w twoje ciało. Więc będzie ci trudniej, ale z drugiej strony to będzie skuteczniejsze. Ok, silny chwyt i idziesz. Starasz się być dosyć dynamiczny, możesz iść szybko, ale brzuch chcesz mieć cały czas sztywny. Brzucho spięte, tak jest. Dobra, pozycja wyjściowa ta sama, trochę usiądź do tej prawej, podwij miednicę, a teraz zmienimy trajektorię samego rzutu, będziesz kręcił do mnie od tej prawej nogi, 15. Staraj się od razu łapiąc skręcać, o właśnie, nie? Mocno prawa pięta wciśnięta i palce w ziemię. Mocno wciskaj. O, dobra, no i trzeci wariant tej naszej stabilizacji o ścianę. Z lewej w prawo przerzuty, nie? Dwie maty mamy po to, żeby piłka nam się odbijała, żeby sprężynowała. Dopnij mięśnie brzucha, Rafał. No i teraz z lewego biodra w prawo, z prawego biodra w lewo. Git. Dobra. A, jest. 4. 4. 2. 1. Ok, kolejne ćwiczonko dzisiaj. Taka rotacja, w zasadzie kontrrotacja z piłką.
Rafał trzyma gumę w ręce, guma będzie się zawijała po piłce i będzie powodowała coraz większy opór. Skręcasz się w lewo. I zadanie główne, musisz starać się stabilnie stać, Rafał, na nogach. Możesz tą prawą piętę trochę nie po boksersku postawić sobie na ziemi, jak czujesz, tą lewą piętę, przepraszam. O, usiądź na dwóch nogach, trzymaj. I teraz najważniejsze, staraj się nie wisieć na gumie za bardzo, trzymaj się. Trzymasz. Do 15 powtórzeń celujemy mniej więcej. Jeden. I idzie. Druga strona oczywiście dla odkręcenia. Żeby oba ciosy się zgadzały. I ogarnięte. Super. Ok, te skręty łączymy sobie z niedźwiadkiem, czyli też takim ćwiczeniem rotacyjnym. Rafał, jesteś w kęku podpartym, stopy na palcach, kolana centymetr nad ziemią. Ok, i w tej pozycji podnosisz prawą rękę, lewą nogę i się nie wywracasz przy okazji. Te braki w podporze musisz równoważyć napięciem mięśni, wtedy elegancko cały zadziała. Staramy się te 2 sekundy co najmniej zostać w tym napięciu. Dobrze, jakbyś w tym napięciu wymienił raz powietrze. Wdech, wydech. Staraj się wypuścić i nabrać. O właśnie, tak jest. Wypuść, nabierz. Mocno działają zginacze bioder, mocno działają mięśnie skośne brzucha, mięśnie zębate. Bardzo dużo ciała jest zaangażowane w tą pracę. Kolejna seria teraz, Rafał, jest odwrotne ustawienie. Wcześniej była prawa z przodu, kiedy kręcisz prawo, teraz będzie lewa z przodu, kiedy kręcisz prawo. Staramy się wykonywać ten sam ruch, hop. Stabilnie na nogach. I całe ćwiczenie polega na tym, żebyś wykonywał energiczny ruch skrętu, ale przy okazji cały czas stabilnie pracował na dwóch nogach, żeby ten balans równo się rozkładał między prawą a lewą kończyną. Więc nawet jak ci zrobię psikusa i ci rozluźnię nagle tą gumę, o, to ty cały czas masz stać stabilnie. Tak jest. Mocno dopięty. Stabilnie, super. Brzuch spięty. I gra. I ostatni niedźwiadek dzisiaj. Okej, na zakończenie, na rozluźnienie, Rafał, coś co lubisz, coś co mocno poprawia ruchomość barków i tak, żeby powieść popracowała, czyli nasz mace. I pokręcimy trochę mace'em w tym momencie. Staraj się do boku, około 20 powtórzeń możesz machnąć. To jest tylko 7 kilo, bardziej nam zależy, żebyś zrobił to miękko i obszernie teraz. Miękki, obszerny ruch. Trening za nami, trening profesjonalisty, ale jeżeli jesteście amatorami albo robicie podobne rzeczy, zajmujecie się innymi sportami, możecie również korzystać z tych samych środków treningowych. Było trochę aktywacji dłoni, aktywacji stóp, stabilizacja centralna, potem na koniec trochę rozluźnienia dla kończyn górnych. My tak pracujemy regularnie, Rafał jest w drodze do swojego kolejnego sukcesu w walkach zawodowych, więc teraz taki luźniejszy okres, mniej bokserski, bardziej taki ogólny. No ale później będziemy te treningi coraz bardziej specjalizować i też jakieś nowe relacje pewnie wpadną z takiej stricte mobilności pod sport. A ja chciałem zaprosić Was do oglądania kolejnych moich walk. Na pewno nie mrugajcie, bo te walki mogą się szybko kończyć. Pozdrawiam. Naturalnie, wszystkie lajki, suby i komentarze mile widziane. Ja Was zapraszam do oglądania mediów społecznościowych Rafała Wołczeckiego, mojego serdecznego kolegi. No i co? Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Marek Wołczeński.